Czy były już jakieś pierwsze telefony, jakieś pierwsze podchody do przez ludowców? Przez 8 ostatnich lat tłumaczyliśmy, że nie wejdziemy w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i będziemy to tłumaczyli jeszcze tyle, ile będzie potrzeba i będziemy po prostu ale teraz Prawo i Sprawiedliwość zapałało wielką sympatią do państwa. No, jesteście patriotami, propaństwowcami. Znaczy, są też pewne granice bezczelności. Tydzień temu byliście antyklerykałami. Tak. Znaczy, powiem szczerze, że są też pewne granice bezczelności. Nasi wyborcy i wobec nich jesteśmy lojalni i wierni, mówili wprost, głosujemy na was, bo chcemy, żeby ta władza się skończyła, żeby już wreszcie ta nienawiść, hejt i szczucie poszło w niepamięć. I dzisiaj ci, którzy szczuli, odsądzali od czci i wiary również naszych wyborców, mówią, że oni są gotowi na współpracę. Naprawdę powinni spojrzeć w lustro. Czyli tutaj nie ma żadnego pola do dyskusji? Żadnego absolutnie pola do dyskusji z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Poza tym, że my się po prostu fundamentalnie z nimi nie zgadzamy co do imponderabilii urządzenia. Mamy zupełnie różne programy, bo my jesteśmy formacją demokratyczną,